Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj odpowiem na kilka argumentów przemawiających za aborcją. Zapraszam. Przede wszystkim będę tutaj nawiązywał do materiału na kanale Wojna Idei, aborcja za i przeciw. Link oczywiście będzie w opisie. Odniosę się do co ciekawszych zawartych tam argumentów. Pierwszy mówi o tym, że nowy organizm, wprawdzie według naukowców praktycznie powszechnie uznawany jest za człowieka, za przedstawiciela, za nowego przedstawiciela gatunku Homo sapiens, jednak niekoniecznie jest uważany przez filozofię już za osobę, dlatego że za osobę należałoby uważać człowieka, który albo już myśli, albo przynajmniej czuje, albo ma zdolność do komunikowania, albo jakąś samoświadomość, albo aktywność mózgu. Różne są tutaj koncepcje. Jednak wobec tego argumentu należy odpowiedzieć, że to rozróżnienie na istotę przedstawiciela gatunku Homo sapiens i osobę jest moim zdaniem na siłę. I nie widzę podstaw, aby przyjąć jakąś jedną z tych konkretnych wersji na zasadzie, że właśnie osobą to się człowiek staje, jak już ma samoświadomość, albo osobą to się staje, jak już coś, albo jak coś innego, albo jak już mózg tak działa, a nie inaczej. Nie widzę żadnych podstaw, aby przyjmować jakieś takie, powiedzmy, no dosyć sztuczne rozróżnienie, czyli sztuczną granicę, w którym momencie to już jest osoba, w którym jeszcze tą osobą ten człowiek nie jest. Otóż według katolickiej teologii moralnej każdy człowiek ma prawo do życia, to znaczy każdy niewinny człowiek ma prawo, które nie może zostać mu odebrane. Może zostać skazany na śmierć, to jest zupełnie inny temat, natomiast jest to wtedy za jego własne przewiny. Natomiast to prawo do życia dotyczy każdego człowieka. Nie jest w żaden sposób uzasadnione, aby stawiać jakąś granicę i mówić, że to już jest osoba ludzka, a to jeszcze nie jest osoba ludzka. Kościół zawsze potępiał ten sposób patrzenia na człowieka, to znaczy nawet gdy wychodzono z założenia, że właśnie dusza ludzka jest dana w pewnym momencie później w trakcie rozwoju człowieka, to i tak było oczywiste, że należy tego człowieka od samego początku traktować jak każdego innego przedstawiciela gatunku ludzkiego, rodzaju ludzkiego. A więc nie ma tutaj podstaw na poziomie filozofii, tym bardziej teologii, aby przyjmować takie rozróżnienie, że tutaj to jeszcze nie jest osoba, a później to już jest osoba. Jest to rozróżnienie sztuczne, które może zostać właśnie powstać jako taki konstrukt po to, żeby usprawiedliwić jakąś tam tezę. Natomiast co do zasady, jakby odpowiedzialność moralna wobec człowieka, czy to posiadającego już mózg i używającego tego mózgu, czy to człowieka, którego jeszcze tego mózgu nie posiada, jest taka sama. Nasza odpowiedzialność moralna jest taka sama wobec każdego człowieka. I czy to ten człowiek jeszcze nie używa swojego rozumu, czy to już go nie używa, na przykład przez jakąś chorobę, Kościół naucza, że każdego takiego człowieka należy traktować właśnie jak człowieka. Człowiek, który stracił używanie rozumu, również nie może zostać pozbawiony życia. Człowiek, który jeszcze nie doszedł do używania rozumu, nie może zostać pozbawiony życia. Jeśli mamy nowego przedstawiciela gatunku ludzkiego, rodzaju ludzkiego, po prostu należy go traktować jako człowieka. Niezależnie od tego, czy używa rozumu, czy nie, czy rozwinął się w taki, czy w inny sposób, czy jego rozwój postąpił mniej lub bardziej. To rozróżnienie jest z punktu widzenia zdroworozsądkowej etyki i katolickiej teologii moralnej jest rozróżnieniem sztucznym, niepotrzebnym. Odpowiedzialność moralna jest taka sama, niezależnie od tego, jak bardzo ten człowiek już się rozwinął. Od samego początku do samego końca, niezależnie czy jeszcze nie używa rozumu, czy już go nie używa. Każdy przedstawiciel rodzaju ludzkiego po prostu jest człowiekiem. I nie wolno takiego człowieka, który jest człowiekiem niewinnym, życia pozbawić. I tyle. Jest to
prosta i klarowna zasada. Natomiast oczywiście, jeśli przyjmie się jakąś sztuczną granicę na zasadzie, a musi używać rozumu, to oczywiście tą granicę można ustawić gdziekolwiek. Można powiedzieć, że będzie to dopiero wtedy, jak opanuje algebrę. Na przykład, to jest przykład wzięty z jakiejś powieści, którą czytałem dawno, dawno temu. Tam była właśnie taka spekulacja. Czemu nie? Czemu nie po 5 roku życia? Czemu nie po 3 roku życia? Czemu nie 3 dni po urodzeniu? Jakby jeśli ustalamy jakąś sztuczną granicę na zasadzie, że człowiekiem jest się dopiero wtedy i wtedy, to jest wtedy tylko i wyłącznie nasza granica, którą my sobie sami ustanowiliśmy, którą będziemy sobie też mogli swobodnie przesuwać. Nie ma, realistycznie rzecz biorąc, powodów, aby znaleźć taką granicę, w której możemy powiedzieć, że to jest człowiek, a to jeszcze nie jest człowiek, to jest osoba ludzka, a to jeszcze nie jest osoba ludzka i dlatego możemy go zabić. Nie, nie ma żadnych podstaw, tak z punktu widzenia po prostu natury, aby przyjąć jakąś taką granicę. Po prostu, jeśli mamy osobę ludzką, jeśli mamy przedstawiciela gatunku Homo sapiens, to nasze działania wobec niego są działaniem wobec człowieka i my ponosimy odpowiedzialność moralną jak człowiek, który działa wobec drugiego człowieka. Niezależnie od tego, czy jeszcze nie używa rozumu, czy już nie używa rozumu. Kolejny argument tutaj jeszcze powiązany z tym, niepewność co do tego właśnie, czy ten człowiek jest osobą, czy jeszcze nie, nie może być powodem do naruszania wolności. Uważam, że ta niepewność jest sztucznie skonstruowana i nie jest ona w żaden sposób istotna dla pytania. Po prostu, jeśli jest to człowiek, nie może zostać zabity. I tyle, niezależnie od tego, gdzie sobie sztucznie postawimy tą granicę osobowości. Bardzo ciekawy argument usłyszałem, oglądając film na kanale Ksiądz z Osiedla o tych protestach aborcyjnych. Otóż tam padł argument, że Kościół jest niekonsekwentny, gdyż akceptuje przecież śmierć mózgu, akceptuje, że można człowiekowi wyciąć jakieś organy po tym, jak została stwierdzona śmierć mózgu, czyli już nie traktuje tego człowieka jak człowieka. Otóż tradycyjna teologia moralna katolicka nie akceptuje czegoś takiego jak śmierć mózgu. Faktycznie, jak najbardziej wśród współczesnych teologów moralnych można znaleźć takich, którzy bardzo chętnie przyjmą to wyjaśnienie śmierci mózgu, natomiast ono przez tych zdroworozsądkowych teologów moralnych katolickich jest jasno odrzucone właśnie jako teorię, która została sztucznie stworzona po to, aby móc pobierać bijące jeszcze serce od człowieka, który miał jakiś ciężki wypadek. A więc tradycyjna, klasyczna teologia katolicka, teologia moralna nie akceptuje tej teorii śmierci mózgu i nie pozwala na wycięcie na przykład serca, gdy ono jeszcze bije w piersi człowieka. Kolejny argument, to jest znowu argument zaczerpnięty z filmu Z wojny idei. Prawo do życia nie oznacza prawa do używania obcego ciała. Otóż jest to argument, który był zilustrowany na przykładzie człowieka, który zostaje podpięty pod drugą osobę i jakby korzysta z funkcji organizmu drugiej osoby i tylko w ten sposób może przeżyć. Taką, załóżmy taką hipotetyczną sytuację, tylko ta osoba z jakiegoś powodu może służyć za takie urządzenie, tak, które będzie utrzymywało przy życiu drugą osobę. Ten argument nie jest do końca trafiony, to znaczy można by dyskutować w takiej sytuacji o tym, czy ten człowiek, który na przykład właśnie został zmuszony do tego, żeby służyć za takie urządzenie utrzymujące przy życiu, czy taki człowiek nie może odłączyć się od tego człowieka, którego utrzymuje przy życiu. To znaczy, Kościół mówi, że mamy obowiązek korzystać z tych zwykłych nam dostępnych środków do tego, aby każdego utrzymać przy życiu. Podłączanie kogoś do obcego organizmu po to, żeby utrzymać go przy życiu, nie jest już tym zwykłym środkiem i na pewno nie można by człowieka do tego zmusić, żeby służył za takie urządzenie utrzymujące przy życiu. Natomiast ten człowiek, który służy za to urządzenie podtrzymujące przy życiu, nie ma prawa wziąć noża i zabić tego człowieka, którego utrzymuje przy życiu, po to, żeby być wolnym. Nie ma prawa aktywnie wykonać tego zabójstwa na tym człowieku. I to jest pewna różnica. To znaczy, może
jak najbardziej domagać się swojej wolności i nie grzeszy w żaden sposób, nie popełnia tutaj nic niewłaściwego, ale nie może aktywnie zabić tego człowieka. Jest to ta różnica, o której wspomniałem w poprzednim filmie a propos aborcji, czyli zabicie tego człowieka, który jakby tak był niewinny, jest tutaj utrzymywany przy życiu, jest środkiem, który jest bezpośrednio zły. Natomiast domaganie się do odłączenia od takiej aparatury jest środkiem, które jest zasadniczo neutralnym. To znaczy nie zabija go ten człowiek bezpośrednio. Jak najbardziej można szukać innej metody, aby tego człowieka ratować. Natomiast nie wolno tego człowieka bezpośrednio zabić, a to jest właśnie aborcja. Jest to zabicie drugiego człowieka, przedstawiciela gatunku ludzkiego. Niezależnie od tego, jak sobie dany filozof zdefiniuje, kiedy się zaczyna osoba, a kiedy nie, to jest po prostu nowy przedstawiciel gatunku Homo sapiens. I tyle. Warto tutaj dodać jeszcze dwa słowa a propos bardzo często pojawiającego się argumentu, który mówi, że wprawdzie aborcja jest zła, jednak nie powinno jej się zakazywać prawnie. Otóż, jak słusznie zauważył pan Denis Prager w materiale, który również podlinkuję pod moim filmem, społeczeństwo jest w stanie znieść poszczególnych ludzi, którzy czynią coś złego, ale społeczeństwo zmierza ku swojej zagładzie, gdy rzeczy niemoralne nazywa moralnymi. I to jest bardzo ważne. Z tą logiką, o której przed chwilą powiedziałem, że coś jest złe, ale nie powinno być zakazane, równie dobrze można by powiedzieć o niewolnictwie. Jeśli jesteś przeciwko niewolnictwu, to nie kupuj niewolnika. Ale niech twój światopogląd nie wyznacza sposobu życia innych. Otóż nie. Jeśli coś jest złe i ma to znaczący wpływ na życie społeczeństwa, wtedy powinno być zakazane prawnie. Państwo powinno w takiej sytuacji bronić pewnego porządku, bronić swoich obywateli, być może jeszcze nienarodzonych. I gdy państwo tego nie robi, może w ten sposób zamierzać ku swojej zagładzie. I to jest moim zdaniem pytanie o aborcję, jest pytaniem właśnie absolutnie fundamentalnym. To znaczy pytaniem dotykającym rdzenia w ogóle cywilizacji. Czy ta cywilizacja patrzy w przyszłość i docenia rodzinę, życie, czy docenia ludzkie słowo i konsekwencje, czy skłania do tego, żeby ponosić konsekwencje swoich czynów, czy społeczeństwo jest nastawione na to, żeby używać bez żadnych konsekwencji i w razie potrzeby usuwać konsekwencje sobie z drogi. Czy to jest społeczeństwo nastawione na życie zgodne ze sprawiedliwością i miłością, czy społeczeństwo z gruntu ustawione na hedonizm, na używanie, na usuwanie wszelkich przeszkód? To jest moim zdaniem pytanie absolutnie fundamentalne dla cywilizacji i to jest pytanie, które moim zdaniem, jedno z tych wielkich pytań, które zadecydują o tym, czy my jako społeczeństwa tej współczesnej Europy przetrwamy, czy nie. Jedno z tych najważniejszych pytań, które zdecydują o tym, czy przetrwamy, czy nie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.